Oglądałam też serial, w którym bierzesz udział i była tam taka dość w sumie mocna scena, w ogóle mocny wątek z tym wideo. Czy ty na przykład grając w tym serialu w takich bardziej intymnych scenach korzystasz z dublerki, czy to są twoje, że tak powiem, sceny? To są moje sceny, ale ja nie pamiętam, żebym tam specjalnie się obnażała jakoś tak. Nie wiem, nie mam poczucia, żebym wyszła poza strefę komfortu. Myślę, że też raczej tutaj wrażliwość widzów nie powinna być naruszona. Myślę, że raczej sam wątek rzeczywiście mógł być dosyć kontrowersyjny, bo dotyczy sekstaśmy z udziałem mojej bohaterki, która wycieka do internetu. Myślę, że to jest zawsze coś, co wzbudza bardzo duże emocje. Na pewno sytuacja dla mojej bohaterki bardzo, bardzo przykra i... No taka też, nie wiem, kto już widział serial, kto jeszcze nie, jeśli nie widzieliście, to zapraszam, ale w każdym razie no, jest to na pewno takie wydarzenie, które bardzo się kładzie cieniem na jej obecnym związku i no, widać, że takie... No trzeba, myślę, uważać z takimi rzeczami i brać za nie odpowiedzialność, bo nigdy nie wiadomo, kiedy gdzieś tam to do nas wróci, może niekoniecznie jakby w takiej formie, jakbyśmy chcieli. Bo generalnie ludziom czasami się zaciera ta granica pomiędzy serialem a życiem takim, wiesz o co chodzi? Mówię tutaj na przykład osobom, które oglądają i chciałam się zapytać, czy ty na przykład konsultowałaś ze swoim ukochanym akurat tę rolę i ten wątek, czy sama podejmowałaś decyzję? Nie, sama podejmowałam decyzję, zresztą uważam, że ten wątek był bardzo dobry, w ogóle cała rola była bardzo dobra, bardzo ciekawa, wyrazista, właściwie w każdej scenie miałam co grać. Jestem aktorką, więc jakby takie sceny też się zdarzają i myślę, że jakby też ta produkcja była tak bezpieczna i tak dobrze zorganizowana, że wiedziałam, że wszelkie takie sceny będą nagrywane z pełną dbałością o to, żebyśmy się czuli komfortowo i że żadne granice nie będą przekroczone.